Stalko S-Volt. Jedna bateria, wiele możliwości. Dziękuję przede wszystkim kibicom, którzy wytrzymali do końca i po ostatnim 15 wyścigu powitali nas bardzo dobrze, tak jak i przed tym spotkaniem. Nasz dzisiejszy mecz pechowo się ułożył, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że drużyna zielonogórska wygrała zasłużenie. W dwóch meczu 16 punktów to świadczy o tym, że pokonali nas przede wszystkim w Zielonej Górze. No taki jest sport. My już o tym chcemy jak najszybciej zapomnieć. Chcemy budować drużynę na sezon 2023. To było, że tak powiem, ukonorowanie, można powiedzieć, taka wisienka trochę, żeby to osłodzić dzisiejszy dzień, to Kenneth Biere, że tak powiem, zostaje z nami na sezon 2023. You know, I'm happy here, I enjoy my life here, and I know this year we didn't promote, but you know, I still believe in the club and the vision the club have. They have ambition to win the league next year again, so you know, I decided to stay and fight for one more year. And we have to wait for Extraliga, and how do you feel about that? Disappointed, you know. I still feel I'm a extra league rider, and I want to race against the best. But I could feel this year, you know, I was happy here, and my ambition still don't go down. Even as first league, I still invest a lot of money in my equipment, the team. I want to get better, I want to improve everywhere. So it didn't affect me this year to race in the first league, so I'm not scared to take another year. Moje indywidualnie to dobrze, ale wiadomo, nie taki mieliśmy plan. Niestety, no trzeba powiedzieć sobie wprost, że za dużo różnica w Zielonej Górze, dlatego dzisiaj to było bardzo trudne zadanie, no ale zaryzykowaliśmy ze wszystkim tak naprawdę i ten mecz był dla nas ciężki i niestety, ale się nie udało. Dobrze wpłynęła dzisiejsza informacja, że z Adrianem jest coraz lepiej i każdy już troszeczkę te głowy zrobiły się czystsze, bo wiadomo, że Adrian był naszym zawodnikiem i kolegą i gdzieś tam troszeczkę zaprzątało to jego zdrowie, zaprzątało nam w głowie. Ale dzisiaj były dobre informacje gdzieś tam napłynęły, także te głowy zostały odciążone. A no co, nie było innego wyjścia, musieliśmy go zastąpić i pojechał Beniamin. Także no tyle.